Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w kolejnym odcinku 11 sekwencja Assassin's Creed'a Unity, przedostatnia. Mamy zabić Latusza, czyli tego, którego nieraz prześladowaliśmy. Zaczynamy. Jakie mamy różne możliwości wykonania tej misji? Okazja to wsparcie. Czemu mam laki? Jak się pytam. Strzały w głowę 3 i zabójstwa za osłonę 4. Okej. Okazja do wsparcia i do zabójstwa. Czemu ja mam dalej te lagi, no? Ja się pytam. Coś mi chyba widziało. Nie wiem. Ja bym się jeszcze do sklepu przyszedł. I te lagi, ja się pytam. Co one tu odwalają? W tej chwili. O, zajebiście. Dupę chcę wstać. Już mnie nie będziesz widział. Dobra, może zaraz przestanie tak klatkować. Ale jednak to mnie trochę już irytuje, takie klatkowanie gry. Ale to pewnie mapa się generuje jeszcze. O, w dupie. No, odskocz, idioto. O, widział mnie. Ale te strzały w głowę mogą być po prostu z widmowego ostrza i tyle. Tak jest chyba najłatwiej. Dobra, i strzał w głowę. Pięknie. Git, nawet bym powiedział. Ale te lagi mnie wkurzają. Muszę wam to powiedzieć szczerze. To już jest przesada. I to gruba. Ktoś mnie widzi. Fuck! Shit. No najpierw bym tamtego zgładził. Odskocz od ściany, dziękuję. Arno. A więc kontynuujemy nasze działania już w trybie takiego asasyna, który się pozbierał po prostu po dość poważnym problemie z alkoholizmem. No właściwie on nie jest alkoholikiem, ale no... No miał takie przejebane problemy, że no musiał jakoś... Nie wiem... Odreagować, tak. Czyli nachlał się, no. Co miał zrobić innego? Innego rozwiązania nie znalazł. Git. A teraz zabójstwa za osłony, czyli możemy spróbować je zrobić za chwileczkę. Ale już nie musisz kucać. Być łaską. Teraz można spokojnie na dół odskoczyć. To jeszcze dokładnie przejrzeć, czy faktycznie nic mnie poważnego nie czeka. Kurde, ruszył się. To było. Ona musi być na niej. W tej chwili chyba można to tak zrobić. Nie? O ja. To jeszcze trzech idzie. A zaraz likwidujemy naszego Latusza. To najpierw bym się pozbył tej całej straży pochęgorzonej, która, wiecie, mnie irytuje na swój sposób. Tylko przejdziemy przez takie tłumy, bardzo piękne.
Mamy kolejne tłumy. Tej trójki bym nie zabijał. A skoro ta trójka już tu przybiega, to chyba tego tym bardziej mi się nie opłaca już go ubijać. Ale lagi są. To mnie niepokoi w dalszym ciągu. O, oni już coś nakryli. Oni już coś chyba będą podejrzewać. Mamy umiejętność przebrania, bo bym znowu to wykorzystał, jak dla mnie. I te lagi niech się ogarną w tej chwili. Bo zaraz będzie źle. Jak się te lagi w tej chwili uspokoją. Raz, to był ktoś do przebrania. Jest. Ale nie chciałem w niego. A to dupa. Dobra, jest sobie ten ratusz. Kurde, mnóstwo ich tu jest. Tam mam okazję do... Oni cały czas zabijają tą gilotyną? No na to wychodzi. Bo ciągle ktoś ginie. To nieważne. Ktoś tu głodny jest. Dobra, można tu podejść. Snatching bread out of hungry mouths. Price fixing. Niech tu tylko przyjdzie. Niech to on tylko przyjdzie. Price fixing. Run the country completely and you won't have to rob farmers blind. Enemies of the Republic will be shown no mercy. Zajebiście. Zajebiście mnie nakryto, no. Cudnie. Ja nie chciałem tego, poważnie! Yeah. Jeszcze wina lagów! Nie, mówię wina lagów. Będę szczery, wina lagów. I w dupę zepsaćcie. Ja się przebiorę. A dwa, to się podleczę. Mogę? Mogę. I mam coś dużo hapsów teraz. 6, 7, 8, 9, 10, 17 hapsów, no. Nawet jeśli. Łap, ogólnie to powinien mieć ich 18 nawet. Dobra. Przynajmniej nie uciekłem. Niech się pieprzą, dynoje. Dobra, przebranie już skończyło się działać. Skończyło, przestało. Ale dobrego określenia użyłem. Tu pewnych snajperów bym powybijał. Bo sprawiają mi tu problem. Chociażby taki, że nie są. Dobra, suńcie tu pska. Te lagi niech się uspokoją. Bo naprawdę, to już jest przegięcie. Na maksa. Ej, no to wina lagów. To wina lagów, nie moja. Ja nic nie robiłem. Ale mnie, kurde, drażni to. Tak bardzo. Dobra. Czekaj, rzucę mu taką... A, dobra, nic mu już nie rzucę. Zapomnijmy. Widzę, że... I ten, i tamten mnie wypił. Jednocześnie. Muszę po prostu jakoś zadziałać na niego. Któryś padnie jeszcze... A tu! Ten dachowiec. Kurde, to mam sporo do wyróżnięcia. Tych dachowców najbardziej. Patrzcie. Cofanie. O, teraz tamten nie widział. Siedź cicho. Laski swoje, dzięki. Dobra, to widzę, że podglądasz. A będzie wejście z drugiej strony? Tak podobnie jak tutaj? Będzie.
tego zaskoczyło. To go po prostu zaskoczy. I może jeszcze wykorzystamy do tego taką tamtą przeszkodę, ale niech przestanie lagować. Jeśli można. No, nawet jak obracam kamerą, to są spadki, ale no nie rozumiem jaki powód. Wczoraj jeszcze wszystko było fajnie. Dobra, petardą pukową dorzucimy. Gdzieś, nie wiem, mniej więcej tutaj. Aha, fajnie. Kreatywny sposób to jakoś musimy rzucić. Podejdziesz tu? A to gnój. Nie, to nie. Będziesz miał za swoje. Ja zmienił nagle pozycję. Jaki? Dlaczego on to zrobił? No dlaczego on tak zmienia pozycję? Co on ze mną podrywa? Kurde, masz tu wpis. A to żeś mi tego uciekał. Dobra, teraz jeszcze dwóch pozostało takich zabić. W tym wypadku snajperów, bo oni naprawdę nie byle co robią z tych ich pukawek. I niech się przestanie lagować, please. Don't lag me. Don't lag my fucking game. Dobra. Już żeby nie przesadzać też z angielską mową. Okej, sobie oznaczymy jeszcze tych wrogów. A tak, prowizorycznie ustawiłem. Do tego to ja bym mógł strzelić sobie. Nie. Aha, nagle mi się odznaczył. Oni tam kroją jednego po drugim, czy to jakaś maszyna specjalna to robi? Moment. Okej, okay, już wróciłem. Ja, kumpel do mnie dzwonił. Oczywiście musiał mi przeszkodzić w najgorszym momencie. No może nie był aż to taki najgorszy moment. Chociaż te lagi mnie irytują w dalszym ciągu. Myślałem, że jakoś to się ogarnie, ale dzisiaj lagować mnie bardzo lubi ta gra. Gdzieś mamy snajperów jeszcze? Czy mamy coś jeszcze do zabicia z ukrycia? Ale tak widzę. Wy to widzieliście i nie będę udawał, nie będę kłamał. Tym bardziej. Wy to widzieliście. Fuck. Dobra, się jeszcze. Teraz bijesz pewnie do domu. O kurde, wbiję. A żebyś wiedział. Chodź tu. Chodź, chodź, chodź. Pięknie, wszystko wykonane. Teraz trzeba będzie pomóc biedakowi w potrzebie. Widzę, że no koleś ma problem. Gdzie mnie jeszcze widzą? Spadł. Ale gdzie? Gdzie mnie widzicie? No spadaj mi z tą szablą! Faga się. No nie da się. No nie da się tej misji zrobić normalnie. Nie da się. Spieprzaj mnie, nie oszczelnisz. Wykurnie mi stąd. Dobra. Już uspokoiliście swoje mizerne potrzeby. Ale teraz bym jeszcze mógł tego skilla. A najpierw muszę mieć kurnie inkognito, ale z tym też jest problem niekiedy. No chcę biedakowi pomóc? Nie, nie, nie. Tak mnie to wkurzę. Mogę? Dziękuję, mogę. Teraz sobie dajmy leczenie, bo nie chcę tych apteczek też marnować. A mimo tego, że mam je sporo, to i tak jest dla mnie to jakiś sentyment. Teraz ich wszystkich po kolei wyróżnę. Się nauczą wtedy.
że ze mną się nie będzie za tym. No, przepuściłbyś mnie. Za karę. Za karę, żeś był taki, kurde, ham. Dobra, jeszcze tamtego bym wypiścił. Mi naprawdę zirytuje. O, przeskoczę pewnie przez okienko, to już pewnie obszar rozszerzony. Okej, dobra, ta dwóżegie laguje. Bardziej się już naprawdę nie dało. Dobra, teraz jak ja mam to zrobić? Aha, cutscenkę mamy. I co w związku z tym? O! Podniecili się kapustą i pomidorami. Zajebiście. To pewnie teraz utrudni ratuszowi no, spokojną egzekucję, bo się dobrali do jedzenia. No w sumie następne mamy wsparcie tłumu, czyli no to może nam też w jakimś stopniu pomóc, jak widać. A, bo chyba tak, możemy zajść latusza od tyłu. Dobre działanie. Dlatego żeśmy to odblokowali. Dobra, to trzeba będzie zmienić przebranie. Skill, przepraszam. Na przebranie. Lepiej jakbym się przebrał do tego strażnika. I sobie idziemy. Twoja pierwsza i ostatnia. Poszła. Fired. But why? Because, Monsieur Latouche, your last report contained numerous errors. Sir, I triple-checked those figures. They're not in error. 10,000 livres have simply vanished from His Majesty's treasury. I'm sorry, Latouche. Good day. Monsieur Latouche, they tell me you are a tax man. Yes, sir. Good. I have need of someone like you. This parasite is plain and simple. What's that mean? It means greedy bastards skimming for themselves instead of doing their jobs. If you knew half the shit our boss is right here. Tell me about this boss of yours. Very well. May the Father of Understanding guide you. May the Father of Understanding guide us. What would you have me do, Grandmaster? I'm placing your services at the disposal of our agent on the convention. Le Peltier? Now, Peltier has his uses, but he's not our only friend in government. Monsieur Latouche, I present to you Monsieur Maximilien de Robespierre. Monsieur, I understand Versailles is overrun with parasites. Proszę, proszę. Czyli następny cel Robespierre. A teraz stąd trzeba by... No już mi uciekliśmy. Tak de facto. Już ich zgubiliśmy. Latusz szybko padł i skutecznie. Wręcz bym powiedział. Okej. Dobra, damy sobie te 5. Ciekawe co teraz się stanie. O o. O w dupę. Po raz kolejny. Ale slow motion. Some kind of confrontation within the next few months, but we don't know where or how it ended. We're counting on you to find out. The portal's open. Aha, to teraz do portalu. If all goes well, this is your last forced migration. Yeah, and if it doesn't go so well, you could go into. Dobra, shut up, Sean. Please. Shut your fucking mouth. Dobra.
Lagi też pomagają, ale mi pad wibruje. To tak bardzo, a mi się łapy zdygotają razem z wibracjami tego pada. No idźże dalej. Zaraz portal zamknę, albo nie zdążę. Jest, co tu się dzieje? Uhu! Oszło. Ciekawe, co to teraz będzie? Przegrania, ale żywy. No, a zobaczymy, co to będzie za przejście, za nie wiem, albo do przyszłości, albo może nas cofnie, kto wie. Może nawet, kurde, do antyku. A kto wi? Kto wi? Gdzie nas stepnie? Oj, będzie chyba zabawnie. Gdzie my jesteśmy? Gdzie myśmy dotarli? Ale mi to wygląda dość... This might look familiar to you. We're back in medieval Paris, late 14th century. Aha, świetnie. You're outside the city walls now. I suggest you find your way back. Zarąbiście, no to trzeba opuścić cmentarz, niech przestanie lagować. Jakąś nagrodę blokowałem. Dobra, gdzie dalej? Tutaj. Ale fajna ślizgawka. Kamera tak się dziwnie. Znowu duchy? Tak serio? Dużo ciekawych rzeczy się tu dzieje, naprawdę. O kurde. Trzeba uważać na kule. O ja, spadają. To w dość dużej ilości. Dobra. Czyli mamy jakieś przeszkody w takim razie. O, w dupę. The simulation is falling apart. Find the exit fast. Dobra, uciekać, uciekać. Chyba tutaj, nie? Ale szybkie. Szczerze mówiąc, nic ciekawego. Dobra, teraz pewnie tutaj. Ale fajnie się skacze, to muszę przyznać. Gdzie my jesteśmy? A, to jest pewnie ta Bastylia. Udało się. Pod koniec XIV wieku. I mamy tam zadupcać. O, w dziubę. To chyba porąbało, to trzeba cały czas biec. Trzeba być w ruchu, na okrągło. Bo inaczej będzie kapa. To ostro. Trochę jak w Assassin's Creed 3, powiem wam. O ja, ale nam się oberwało. Aha, nie mamy... Follow my voice. No idę, idę. A czekaj, mogę zmienić szybko... O, mogę zmienić tutaj skina. Bo mi się chciał podleczyć. O ja, ale nam się oberwało. O! Ale teraz poszło. Oj, znamy Notre Dame. Jeszcze w XIV wieku. Widzicie?
Paryż to się i tak sporo zmieni potem. No fajnie, Paryż w wieku XIV. Bastylia. Ale mi ciekawa rzecz. Myślałem, że to będzie coś bardziej interesującego w czasie. Ale to było krótkie, nudne. To była tylko skakanka tak naprawdę. Ale teraz chyba będzie już koniec tej sekwencji 11. Mam takie wrażenie. I być może trzeba będzie już przejść do finału. Więc może nawet już skoczymy. Dzisiaj skończymy grę. Zobaczymy. Chciałbym w to uwierzyć. Naprawdę, uwierzcie. Sam bym chciał już to skończyć. I czemu mam loading? O co kaman? Coś nie tak poszło. Pewnie się teraz ładuje wszystko. Okay, initiate, let's finish this. You're almost home. Aha. Champ de Ma, 8 czerwca roku 1794. Czyli to już być może jest już nawet finał. Things have changed a great deal since you left Paris. A great deal to be set right. And we're no closer to finding Germain. That's not entirely true. I have a name. Who? Robespierre. Co, to będzie już kontynuacja bezpośrednia? Aha, to myśmy tu przyjechali. Ale niech się lagi odlagują, dobrze? Jezu, jak tak bardzo musi mi lagować. Wy sobie nawet nie wyobrażacie, jak mnie to denerwuje. Dobra, gdzie tą szczelinę mamy? Hmm? Proszę mi powiedzieć. Tu mamy tą szczelinę. Ale jakoś mi to już nie będzie interesować zbytnio. I sekwencja... Tak, sekwencja 12. Może najpierw tepniemy się do naszego apartamentowca i zobaczymy, co z tego będzie. Bo no, czuję, że to już będzie finał tego wszystkiego. Taki ostateczny już finał. Tylko nie wiem, czy właśnie niby nie skończyć tego odcinka. I sekwencję 12 przełożyć sobie na osobny odcinek. Ostatni, żeby to jakoś mogło też wyglądać, ale w sumie mógłbym zmieścić bez problemu jeszcze tę sekwencję. Tylko chciałbym to zrobić w bardzo taki oficjalny sposób. Czyli nie wiem, zmienić broń, opancerzenie. Uwierzcie, że chciałbym to zrobić. I zrobię to na waszych oczach za moment. Zrobimy teraz tak. Kurde, nie stać mnie na to. Abym sobie mógł to kupić. Nie chcę tego. No właśnie, zobaczmy, ile nam zostało do 12. Ile jest misji? Aha, czyli będą 3 misje. No to właśnie chyba tak myślę, że sobie przełożymy to na następny odcinek. Właściwie już ostatni. Tak myślę, że no jak są 3 misje, to no lepiej to zostawimy na ostatni odcinek. A za ten czas jeszcze mógłbym na przykład, nie wiem, pozbierać kolejne punkty umiejętności na mistrza broni jednoręcznej, egzekucję na ziemi, więc no miałbym trochę już tych punktów ogarniętych. Ale ogólnie to chciałbym sobie zmienić najpierw w broń jednoręczną. Jako że mamy już 2 miliony livrów, sobie pozwolę. A to mówię chyba oficjalnie nawet. Mógłbym sobie pozwolić. Ho, ho, ho. Tylko tak patrzę na broń, która by najlepiej wyglądała. Tak pod względem wyglądu. Który wygląd by najbardziej odpowiadał, jak myślicie?
nad nim. Sądzicie? Fajnie, że będziemy mogli odblokować za kilka dni te wszystkie bonusy, które były zablokowane do tego czasu. Nie wiem, co sobie wybrać. Królewski kordelas. Wężowa je rękojeść. Taki typ miecza kojarzę mniej więcej. Katanę posiadam już obecnie. No, może się zrobimy w takiego ninja. Co to za to? Teraz tak, broń, jeszcze pistolet byśmy zmienili. Nie muszkiety, chcę pistolety. Tylko, że tak, ale solidny pistolet. O, 3, połową, 5 strzałową. 3 strzałową. Tak patrzę. W sumie chyba ten pistolet mógłby zostać. O ile się tak nie mylę. Szybkość będzie miała słabszą, ale... zostawimy sobie. Zaraz, broń jednoręczna. Patrz, tylko jest taka. A King Wenda tak będzie fatalnie wyglądała. Jak dla mnie. No, jak dla mnie najlepsze będzie katana. Bo teraz trzeba będzie jakoś dobrać pistolet jeszcze. No nie wiem, jaki pistolet wybrać. Wiązkowy. Stowny. Też, żeby była pięciogwiazdkowa. A weźmiemy solidny pistolet, żeby nam też łatwo nie było za bardzo. Ale 3 strzałowa kacza stopa, tak trochę. A weźmiemy ten solidny pistolet. Zobaczymy, jak on się będzie posługiwał. O, ile mamy do wydania punktów credo, no jak nawet widzicie. Zobaczymy. Okej, okay, teraz wyposażenie. Kolor, jaki wyposażymy dla naszego Arno. Taki, żeby był, nie wiem, ciemny jak najlepiej. Bo jeżeli mamy być takim Akaninjo, to przydałoby się ten wygląd zmodyfikować. I to nawet w dość sporym składzie. Zaułek. No, jak dla mnie najciemniejszy kolor to jak widać jest ten i chyba innego nie będzie. Na to wychodzi. Więc zostawimy ten kolor, ale już główkę zmienimy. Nieco. Legendarny kaptur. Tak patrz po kapturach. Ha, ha, ha. Tak żeby było coś pod niewidzialność. Jeśli ma być szczery, pod niewidzialność. Coś, co wydawało go dużo. O, to by było dobre. Nie powiem, że nie. Tu trochę wyglądam jak Wiedźmin. Taki Geralt, przypominam. Od taki kaptur Sankiulotów. Oczywiście, żebyście sobie nie wzięli tego na poważnie. Tego ubierzemy w takiego ninja. Nie wiem teraz, który kaptur. Albo mistrzowski kaptur Arno. Zdrowie. Tak, chcę sobie porównać statystyki. Sankiulotów, on coś ma pod niewidzialność, ale tak naprawdę nie daje nic, co by mogło tak, no, faktycznie
odróżnić. No tutaj mamy jeszcze zrabowane pieniądze, ale tak pieniądze kraść trochę śmiesznie brzmi. Ataki widmowy. Ale jak bierzemy coś pod niewidzialność, to lepiej weźmy pod niewidzialność. Dobra, sanki lotów wojskowym. Zmodyfikujemy naszego Arno do takiego stopnia, że będzie naprawdę Procox z niego w tej pelerynie. To nam daje zdrowie, ale no tam zdrowie tak za bardzo to z tym piropuszem. Pozostajemy przy tym. Tak, dla mnie nie jest źle. Korpus mu zmienimy. Teraz jaki? Wojskowy. Tak, wojskowy do wyglądu to tak nie wypada. Coś, co by naprawdę wyglądało. O! Takie coś bym naprawdę mu dał. Albo taki strój. Teraz pójdziemy po takiego cichacza w 12 sekwencji. Ja wam mówię. Śmiertelnie poważnie. I nie żartuję. Dobra, to damy mu. To mu możemy dać. Chociaż dziwnie to wygląda. Nawet fajnie wygląda. To go odblokujemy za kilka dni. Tutaj kurde, jaka klata metalowa. To jest naprawdę chore. Dobra, misja w trybie współpracy. No, bierzemy to. Tak, wyposażamy. Jeszcze ulepszymy sobie. Pięknie. No zmieniamy wygląd, bo chcę, żeby ta 12 sekwencja wyszła wyjątkowo dobrze. Dobra. Mamy klatę już wypasioną. Teraz może jakieś przedramię. Takie przedramię, które by było naprawdę odpowiednie do wyglądu. I żeby było dużo właśnie tych widmowych ostrz. I berserkerków. Jak dla mnie. No tu by się przydało tego. Zdecydowanie. To chyba będzie miał najwięcej. Kupimy. Nawet fajnie wyglądają. Jeszcze dam mu ulepszenie. No fajnie, fajnie wyglądają. Te muszkieterowe nawet też nieźle wyglądają, chociaż... Kurde, no muszę się zastanowić, ale one... Co z tego, że mamy? No nie, no tak zbytnio. Może i to do wyglądu... Fajnie. Wszystko, ale... Chyba jednak nie. Jednak nie, za bardzo. Tu już są guziki, mamy jakby taki komplet. Taki komplet już mamy. Ale chcę mieć więcej tych widmowych ostrz, więc no tutaj pod tym względem to nawet by pasowało. Ale jeszcze jak popatrzę na inne, ale raczej już nie, inne nie mają takich wyjątków, które by mogły mi spełniać. Dobra, myślę, że takie przedramię by pasowało zdecydowanie. Pas. Teraz właśnie coś z pasem, czy będzie. Zastanowić się. Wytrychy nie wiem, czy nam się jeszcze przydadzą. Co jest dystansem? Amunicja. Tak, popatrzę jeszcze na inne paski. Co by mogły nam dać niektóre? Więcej. Thank you.
jest coś dla Sankiulotu? W sumie moglibyśmy do takiego paska wrócić. Zdecydowanie. No wszystko teraz będziemy się składać pod Sankiulota. No to wychodzi. Ale coś też by nam dawało sporo niewidzialności. Bo tutaj nam daje maksymalny dystans. Ale jak widzę, no mało tego jest, czego bym ja chciał. Tu mamy 4 amunicji. Tu jest 6 dodatkowej. Ten pas tak też jakoś dziwacznie wygląda. No zaraz założymy to, co po prostu mnie będzie odpowiadało. Tego Sankiulota bym założył. Zdecydowanie. Można tak dać. No, teraz nawet nieźle wyglądam. Taki czarny kolor. Może by... jeszcze nogi są. Nie zapominajmy. Nogi to przede wszystkim trzeba będzie jakoś odmienić. Kurde, zablokowane są te spodenki. Ale żal. Ale mamy takie jeszcze. Chyba kupimy ten. Też są takie trochę białe. Ale nieźle. Nieźle. Można zaryzykować i kupić. Wtedy byśmy tej niewidzialności mieli też całkiem sporo. To bierzemy je, nie? A spodnie to chyba najtańsza rzecz, jaką mamy ogarniętą. Sprawdzę, czy jeszcze nie zapomniałem o jakimkolwiek ulepszeniu, żeby nie wyszło. Okej, wszystkie mamy chyba możliwe ulepszenia. A mamy cały komplet Sankiulotów. Nie, tu mamy wojskowe. Ale to tylko dlatego zdecydowałem się, bo są te dodatkowe nowe ostrza i berserkerki. A to jest istotnie ważne. Ja nie wiem, bym się jeszcze z tym kolorem pobawił. Nie wiem, bo kolor też będzie miał chyba lekki wpływ na taki jakby wygląd ukrycia się. Zaraz może tu się kolor nam odmieni całkowicie. Choć nie widzę tego zbyt. No zostajemy przy tym czarnym. I teraz w sumie tak wyglądamy. Jakby nie patrząc, trochę żeśmy pomodelowali. A teraz bierzemy to, co po prostu wzięliśmy. Jeszcze może w ramach takiego, nie wiem, zakończenia odcinka tepniemy się do szczytu Notre Dame i tam się pożegnamy, bo to będzie praktycznie przedostatni odcinek. A ostatni odcinek może jeszcze dzisiaj wrzucę. Jak się wszystko uda, a jak nie, to w sobotę. I zakończymy wtedy Assassin's Creed Unity jako fabułę. Bo nie wiem, jak się dogadam z znajomymi, to może byśmy jakieś koopy ponagrywali, tak, dla beki, albo nie wiem, żeby jakieś misje nowe przetestować, albo te stare, ale po prostu w większym gronie. Zobaczymy wszystko. Okej. Okay. Tak nas stepło. A ja nie... Chciałem Notre Dame. Aha, to przepraszam, moja pomyłka. Tepliśmy się w ogóle w całkowicie inne miejsce. To był Sainte-Chapelle. A my chcemy Paris Notre Dame. Więc no, Notre Dame, a nie jakieś kurde pomylone miejsce mi tu dajecie. Ostatnia sekwencja i trzeba będzie się z tą grą pożegnać.
raczej nie na zawsze. No. Chyba, że znudzi mi się, ale raczej taka gra jak Assassin mi się nigdy nie znudzi. Do czasu. Dobrze. No i jak myślicie, wyglądam taki trochę jak ninja? W sumie przy tym wzroku orła jestem mało widoczny. I mam wrażenie, że chyba mamy większą widoczność. Jeszcze zobaczymy nasz miecz, ale powiem wam, nawet nieźle wyglądamy. No i nic. Jak wam się podoba mój wygląd Sanculotta aka Ninja w stylu 12 sekwencji, którą mam zamiar wykonać w taki sposób, możecie mi po prostu odnotować w komentarzu. Trzymajcie się. Trzymajcie kciuki za 12 sekwencję, którą chcę zrobić jak najlepiej. Czyli na profeskę, żeby już po prostu uczcić koniec tej wspaniałej gry. Wspaniale zbugowanej gry. Ale no, nie będę już jej tak też masowo krytykował, tylko no trzeba pogodzić jedno z drugim. Jedność. You are ready to fight.